Dlaczego tracimy w życiu motywację? Dlaczego coś zaczynamy, a potem to porzucamy? Myślę, że trudność w odpowiedzeniu sobie na to pytanie leży w tym, że mamy różne motywacje w różnych okresach naszego życia i mamy różne potrzeby. Wobec czego motywacja dla jednej osoby będzie czymś innym dla drugiej osoby. Jedna osoba może zacząć biegać dla przyjemności, dla zdrowia, dla lepszego samopoczucia. Druga osoba może zacząć biegać, ponieważ chce na przykład schudnąć albo przebiec maraton. I powiedzmy, ta pierwsza osoba może stracić motywację, ponieważ zmieni się jej nastrój i w zasadzie nie widzi w tym głębszego sensu. Druga osoba może stracić motywację, ponieważ czuje się przemęczona, na przykład za mało je, za mało odpoczywa, za mało się regeneruje, no i nagle nie ma siły ani wewnętrznej ochoty, żeby biegać, aby kontynuować swój bieg. Jedna osoba może zacząć jakiś twórczy projekt, może rysunek, może jakiś kawałek utworu muzycznego, może zacznie pisać wiersz i w połowie drogi zreflektuje się i zda sobie sprawę, że to nie jest jednak to, na czym jej zależy. Może okaże się, że rysunek jest po prostu brzydki, albo rysowała pod wpływem jakiegoś nastroju, który się nagle zmienił, albo zaczęła pisać ten wiersz i nagle się okazuje, że słowa się plączą. I pierwotna motywacja, która skłaniała tę osobę do pisania wiersza, nagle się wyczerpuje. Mi osobiście wielokrotnie zdarzało się, że pisałem skrypt na jakieś wideo, poświęcałem na to naprawdę dużo czasu, na przykład tydzień, dwa, nieraz miesiąc, po czym uświadamiałem sobie, że cały ten skrypt nie dodaje się praktycznie do niczego i go kasowałem. Z bólem serca, czasami z poczuciem żalu, wyrzucałem skrypt, ale na szczęście ten skrypt nigdy nie szedł całkowicie na marne, bo czegoś mnie uczył. Pokazywał mi jakąś drogę, pokazywał mi jakiś nowy kierunek. Pomagał mi wypracować nowe pomysły, nowe idee, nowe przemyślenia, które kierowały moją uwagę na coś nowego. Coś, co miało dla mnie faktycznie sens. I powiem wam szczerze, że na przestrzeni kilku ostatnich lat, tworząc projekt Find Yourself, uświadomiłem sobie, że naprawdę nie ma jednego określonego schematu, jeżeli chodzi o twórczość, jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi o działanie. I naprawdę cele czy motywacje, które mamy na samym początku, które wydają nam się właściwe, z biegiem czasu mogą kompletnie się zmienić. Kompletnie transformować. Do takiego poziomu, w którym nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. Wezmę kolejny przykład. Siłownia. Ćwiczę na siłowni 9 lat. Na początku chciałem po prostu się wzmocnić. Chciałem stać się po prostu silniejszy. Po długoletnim procesie dochodzenia do siebie doszedłem do wniosku, że jednak chcę przybrać troszeczkę na masie mięśniowej. Znowu po jakimś czasie, gdy odkryłem duchowość, stwierdziłem, ej, walić to. Chcę po prostu ćwiczyć dla uważności. Chcę po prostu być sprawny fizycznie i mentalnie. I tyle mi wystarczy. Podobnie jeżeli chodzi o YouTube. Chciałem zainspirować jak największą ilość osób do rozwoju osobistego, ale z biegiem czasu moja motywacja się zmieniła. Z takiej mglistej, niedookreślonej motywacji zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę zależy mi na ekspresji siebie. Zależy mi na zbadaniu tej właściwej drogi, która cały czas otwiera się i rozpracowuje bezpośrednio przede mną. Życie na swój sposób jest tajemnicą. Nigdy nie wiemy, co się za chwilę wydarzy. Ja nigdy nie wiem, co za chwilę wypłynie z moich ust, co takiego powiem. To jest w ogóle niesamowite, nie? Włączasz kamerę, zaczynasz mówić i nie masz pojęcia, co powiesz. I koniec końców to nagranie musi mieć jakiś sens logiczny, tak?
I tak samo jak ja nie wiem, co powiem, nie wiem też, co ty sobie pomyślisz. I w sumie jak przyjrzysz się w tej chwili swoim własnym przemyśleniom, to też możesz zwrócić uwagę na to, że nie masz pojęcia, co za chwilę przyjdzie ci do głowy. I to jest zawsze pewna forma niespodzianki do odkrycia, do eksploracji. Po ostatnim roku pracy przy projekcie uświadomiłem sobie, że potrzebuję zrobić sobie przerwę, żeby zadbać co nieco o siebie, o swoje zdrowie psychiczne. Nie zdawałem sobie sprawy, że pandemia i ten okres przejścia tak dość mocno wpłynie na mnie. I po tym czasie głębokiej refleksji, takiego spokojnego siedzenia ze sobą, przyszło mi do głowy, że warto jest przedstawić wam właśnie temat motywacji. Być może mieliście kiedyś jakiś projekt, coś co zaczynaliście i z czasem na przykład to porzuciliście, stwierdziliście, że to jest bez sensu, że nie chcecie do tego wracać. Możliwe, że porzuciliście to całkowicie i serio już nie chcecie do tego wracać, zamknęliście temat, skupiliście się na czymś innym. Możliwe, że odstawiliście to na bok i po jakimś czasie do tego wróciliście. Możliwe, że to było tylko tymczasowe odejście, a możliwe, że całkowicie to porzuciliście. I myślę, że warto jest zgłębiać to w sobie cały czas. Na ile nam na czymś zależy tak naprawdę? Myślę, że najczęściej porzucamy coś, bo my się po prostu wypalamy i nie zwracamy na to uwagę. Takie wypalenie trwa dużo, dużo czasu, tak myślę, bo nigdy nie zwraca się uwagi na to, jak człowiek się wypala. Dopiero po jakimś czasie doświadczam tych symptomów, nie? Że tracimy zainteresowanie, nie mamy takiej motywacji, tracimy pasję, po prostu nas coś nie jara. Ale to się tak nawarstwia i buduje przez jakiś czas. To nie jest tak, że z dnia na dzień nagle tracisz motywację, po prostu latami się wypalasz. I bardzo łatwo jest to przeoczyć. Bardzo łatwo jest przeoczyć ten moment, kiedy po prostu powinniśmy coś zostawić na jakiś czas. Powinniśmy zadbać o siebie, powinniśmy po prostu zmienić swoją perspektywę i pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa, w takim sensie, żeby totalnie zmienić kierunek swoich działań czy swoich własnych prac. Myślę, że jako ludzie strasznie się przyzwyczajamy do tego, co robimy. Przyzwyczajamy się do różnych rzeczy pozytywnych, negatywnych, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo nas ograniczają. Zarówno te pozytywne nawyki, jak i negatywne. To są zawsze jakieś formy ograniczeń. I też nie twierdzę, że ograniczenia są złe, bo myślę, że potrzebujemy mieć ograniczenia, żeby się w czymś określić. Ale jakby wiecie, ta zagadkowość życia zawsze nas dotyczy i nigdy tak naprawdę nie przewidzimy, jak rzeczy, które robimy dzisiaj, jakie będą miały wpływ na nas w przyszłości. I o ile możemy przewidzieć wiele rzeczy, to tak naprawdę nigdy nie wiemy, nie? Myślę, że i tak mimo wszystko warto jest starać się to przewidzieć i nie traktować tego jako racjonalizację, żeby robić po prostu głupoty. Kolejna rzecz, którą zauważyłem, to to, że z czasem rzeczy się po prostu komplikują. Po prostu dokładamy coraz to nowych rzeczy, chcemy coraz więcej, chcemy być coraz lepsi. Ja zauważyłem sam po sobie, na przykład nagrywając filmy, że zacząłem chcieć coraz więcej, chciałem coraz lepszej jakości, chciałem coraz większą rozdzielczość, tak? Lepszą jakość obrazu, też swojego własnego przygotowania, też włożyłem więcej energii i wysiłku w montaż. Z takiego momentu, w którym przygotowanie jednego nagrania zaczęło zabierać mi bardzo dużo czasu i to też był jeden z takich elementów, nadal jest, nie? Jakby to się nigdy nie kończy, ten element życia, rozwoju. Myślę, że to może dotyczyć wielu osób. To jest to, że po prostu z czasem zaczynamy wymagać od siebie coraz więcej, że nasze oczekiwania rosną. Może się wydawać to takie łatwe, ej, porzuć oczekiwania, nie spinaj dupy, będzie dobrze, nie? Ale jakby wydaje mi się, że to nie jest łatwe. Rozmawiałem z wieloma twórcami, którzy rysują, malują,
i też robią muzykę i nie tylko, zdjęcia, filmy z osobami, które piszą, programują, projektują strony internetowe, animują. W każdej jednej branży, w każdej jednej dziedzinie naszego życia występują bardzo podobne problemy. Szczególnie jeżeli chcemy rozwoju, jeżeli chcemy różnorodności, jeżeli chcemy więcej. Wtedy trochę tracimy ten taki fundamentalny punkt skupienia, ten taki fundamentalny element, który trzyma wszystko w kupie. Tracimy z oczu tą jedną rzecz, na której nam zależało od samego początku. Tracimy z oczu to poczucie kierunku, to poczucie wartości, to poczucie celu. I to też jest jeden z ważniejszych elementów dotyczący motywacji. Cel. Na czym tak naprawdę nam zależy. Motywacja może płynąć z wewnątrz nas w kierunku eksploracji. Chcemy po prostu coś sprawdzić. Tak, o, nie mamy żadnego celu. Ale może też być ukierunkowana w taki sposób celowy, że chcemy coś po prostu osiągnąć. Ale z biegiem czasu te cele mogą nas po prostu przytłaczać, albo mogą też zmieniać swój kierunek, albo charakter. Możemy też osiągnąć nasz cel i stracić czymś zainteresowanie, albo nie chcieć go już dłużej gonić. I też to może być powodem, dlaczego tracimy motywację. Motywacja może być też zewnętrzna, bo na przykład chcemy, żeby inni ludzie nas docenili, albo ktoś narzuca na nas jakieś oczekiwania, albo chcemy spełnić czyjeś warunki. Wtedy często może występować konflikt pomiędzy tym, co my chcemy, a tym, co chcą inni ludzie, nie? Myślę, że ten temat zaczyna się komplikować, gdy zaczynamy brać pod uwagę taką ilość elementów. Dlatego myślę, że koniec końców każdy z nas w tematach motywacji szuka takiej równowagi pomiędzy tym, co chce zrobić i tym, co może z tego mieć. I jakby myślę, że to nie jest łatwe. Szczególnie, gdy nie osiągamy takich efektów, jakie chcielibyśmy mieć. Myślę, że to jest główny element, który zniechęca ludzi do działania. Brak oczekiwanych efektów. Ja wiem, że na efekty swojej pracy trzeba czekać długo. Ja też jestem tego zdania, że lepiej jest nie warunkować motywacji od efektów. Przynajmniej w kwestii budowania nawyków. Ja wiem, że to może być takie głupie i trochę jakby sprowadza wszystkie nawyki do kwestii takiej mechaniczności i też można się w tym zatracić. Jeżeli chodzi o budowanie nawyków, bo można po prostu zamienić w takiego głupiego robota, nie? Robisz dobre nawyki tylko dla samych nawyków, a po jakimś czasie tracisz w ogóle sens. Po co ty to robiłeś? I to też jest element, który z jednej strony może przybliżyć kogoś do realizacji celu, a z drugiej strony może zamienić go po prostu w tępego robota, nie? I mówię, tutaj znowu zależy to od punktu widzenia, jak chcemy na to patrzeć. Dla mnie osobiście najbardziej rozbrajające jest to, jak rzeczy potrafią się zmienić z czasem. Jak rzeczy, które kiedyś miały dla nas ogromną wartość i sens i tak bardzo o nie walczyliśmy i dążyliśmy do nich, z czasem tracą w ogóle sens i znaczenie. Jak bardzo nieraz można się upierać przy tym, że coś w danym momencie naszego życia jest dla nas tak zajebiście ważne i po prostu dalibyśmy się za to zabić i pociąć tylko po to, żeby za kilka lat spojrzeć na to samo i złapać się za głowę i powiedzieć: Boże, po co ja to goniłem? No ale jakby to jest ten element nauki i rozwoju, nie? Musimy za czymś gonić,
żeby zrealizować jakiś cel, jakąś potrzebę, potem szukamy czegoś innego, zdajemy sobie sprawę, że tego nie potrzebowaliśmy, albo potrzebowaliśmy tego, ale w jakimś innym sensie, albo to nas zmienia i transformuje i nagle zdajemy sobie sprawę, że jest coś jeszcze do odkrycia. Czasem przychodzi mi do głowy taka metafora, że wchodzimy na jedną górę tylko po to, żeby z tej jednej góry dojrzeć kolejny szczyt, do którego chcemy dojść. I często jest przy tym taka realizacja, o kurczę, to ja teraz muszę zejść znowu na dół po to, żeby znowu wspinać się na kolejną górę, nie? Dlatego też warto się zatrzymać i docenić ten jeden szczyt, który już się zdobyło. No bo jakby patrząc na życie w takiej perspektywie, że to zawsze jest podróż i zawsze są jakieś szczyty, nie? Zawsze są jakieś góry, zawsze są jakieś doliny. To trzeba znaleźć w tym jakiś element szczęśliwości albo przynajmniej wewnętrznego spokoju, żeby przynajmniej mieć jakąkolwiek radość z życia. I to jest rzecz, której myślę, że będziemy uczyć się każdego dnia. Kiedyś myślałem, że to zdobyłem, że to nigdy nie odejdzie. Teraz mam bardziej racjonalne podejście i do duchowości, i do życia, i do w ogóle wyznaczania celów, i do motywacji. Przede wszystkim uważam, że zdrowie psychiczne jest bardzo ważne. Bardziej ważne niż nam się wydaje, niż mi się kiedyś wydawało. Bo nigdy tak naprawdę nie wiadomo, co tam siedzi z tyłu naszych głów, nie? Nigdy nie wiadomo, co takiego przyjdzie nam za chwilę do głowy. Słuchajcie, dzięki wam serdecznie za uwagę. Jeżeli chcielibyście zgłębić więcej na temat motywacji, zapraszam was do kursu motywacji, który nagrałem. Kurs jest dostępny na platformie edui.pl oraz Udemy. A jeżeli interesuje was więcej informacji w ogóle w ramach projektu Find Yourself, rozwoju duchowego, rozwoju wewnętrznego, rozejrzyjcie się na kanale, może znajdziecie coś dla siebie. Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na grupę na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością. Grupa jest za darmo dostępna. Zapraszam was również do podcastu Po Całości, tam z Aleksandrem Wielkim eksplorujemy rejony duchowości. A jeżeli podoba wam się moja twórczość i chcielibyście wspierać materialnie to, co robię, to zapraszam was do Patronite'a. Dzięki serdeczne za uwagę. Widzimy się kolejnym razem. Miłego. Elo. Buźka.